przyjechałam do Anglii 18 lat temu i byłam aktorką w Polsce. Przyjeżdżając tutaj, nie wyobrażałam sobie żyć bez aktorstwa. Na początku udało mi się właśnie dołączyć do Teatru Syrena, w Posku w Londynie. Natomiast po jakimś czasie zapragnęłam też założyć jakby swój teatr, gdzie mogłabym dzielić się wiedzą z innymi ludźmi, również pragnącymi, że tak powiem, dzielić pasję aktorstwa swoją wiedzą, organizując różne warsztaty, jak również i spektakle. No i właśnie to było wtedy przy polskiej parafii w Dunstable, udało mi się zebrać grupę szalonych, cudownych osób, z którymi od, nie wiem, już teraz będzie chyba 9. rok tak naprawdę, działamy na terenie i Wielkiej Brytanii, i również w Polsce. Dawałam ogłoszenia, że poszukuję aktorów amatorów, to wszyscy mówili, ale ja nie umiem grać, więc to było dość skomplikowane, przynajmniej te 8-9 lat temu. Troszeczkę tak jakby zagrałam w drugą stronę. Powiedziałam, że chcę zrobić spektakl pasyjny i potrzebuję osoby chętne. I wtedy to już nie było to duże słowo aktor, prawda? Oni już czuli się bardziej bezpiecznie. Zorganizowałam pierwszą próbę. No i tak już tak naprawdę to zostało. Oni złapali tego bakcyla, to coś, co pokochali. I nad czym mogłam już później dalej pracować z tymi aktorami, prowadząc właśnie i warsztaty, i robiąc kolejne spektakle, ponieważ jak zrobiliśmy tą pasję, wtedy to oni powiedzieli, no ale my już nie wracamy do domu. Z tym, że dodam, że takie nasze drugie spotkanie to też jeszcze nie był teatr, także Dorotka zrobiła takie małe kroczki. Drugie nasze spotkanie to było zorganizowanie wieczoru poetyckiego. Okazało się, że w tym gronie osób, które się spotykały, były osoby, które piszą, pięknie piszą, i zrobiliśmy taki wieczór muzyczny, poetycko-muzyczny, gdzie no, mieliśmy takie obawy, kto przyjdzie. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo nie tylko przyszło bardzo dużo osób, ale myśmy jeździli z tym wieczorem po bardzo wielu miejscowościach tutaj w Anglii i zapraszani byliśmy. I to było, musicie koniecznie do nas przyjechać, musicie, bo ktoś tam przyjechał, zobaczył, musicie do nas przyjechać. Ludzie spragnieni tak, po prostu tego byli, prawda? My byliśmy tak bardzo zdziwieni, a tu się okazało, że to był naprawdę bardzo, bardzo dobry pomysł i okazał się taką wielką bombą artystyczną. W największym takim rozkwicie teatru było nas chyba z 15 osób, z czego osoby również przychodziły, aby, że tak powiem, wypić z nami tą kawę, żeby może nie tyle aktorsko się udzielać, ale również na przykład czy scenografię, czy na jakiekolwiek innym, prawda, podłożu. Więc było nas około, można powiedzieć, tak jak ten 15 osób. Teraz to troszeczkę wygląda inaczej, ponieważ pandemia dużo zmieniła w strukturze przede wszystkim teatru. Dużo osób wyprowadziło się na inny region Anglii, również dużo osób powracało. Dało mi to też troszeczkę do myślenia, ponieważ my wtedy pracowaliśmy nad dużym projektem muzycznym, musicalem, można tak powiedzieć, Przysiadki na Centralnym do scenariusza Wiesława Fałkowskiego, i próby trwały prawie 2 lata, kiedy byliśmy już praktycznie gotowi, wybuchła pandemia. I teraz pomalutku wracamy. Jednak będę się starała zrobić to z mniejszą liczbą ludzi, mniejszą aktorów, żeby te próby mogły być szybciej, gdzieś tam do finału, prawda, abyśmy mogli dojść. Więc ja sądzę, że tak 5 osób to będzie teraz już maksymalnie, jak nasza grupa będzie się składała. Znaczy, proszę nie wierzyć Dorotce, bo ona tylko tak mówi, że z mniejszą ilość aktorów, dlatego że te osoby, które za nią były, odeszły, tak jak Dorotka powiedziała, wyprowadziły się w inne miejsce, zjechały do Polski. No, różne są przyczyny tego odejścia, ale już się odzywają następne osoby, które i te stare też się odzywają, a będziemy mogli dalej to kontynuować. A co do tych osób, które przychodziły tylko popatrzeć, my mamy grono fanów, które
nas cały czas nadopingują i pytają. No, polska społeczność jest wspaniała naprawdę w Anglii i przychodzili, żeby tak naprawdę poczuć się tak zaopiekowanymi, czasem po prostu polską obecnością, tą zwykłą kawą nawet, tą rozmową, gdzie próby owszem były, prawda, w jakichś tam godzinach, ale oczywiście była godzina przed czy po, kiedy mieliśmy czas na po prostu takie pobyć ze sobą i po prostu się nawet wysłuchać, posłuchać. A jeżeli jeszcze przerwę, przepraszam, dlaczego mówię, że mniejszym nakładem ludzi? Spektakle, czy cokolwiek teraz będziemy starali się robić, chciałabym, żeby może to było po 3-4 osoby maksymalne. Czyli możemy robić kilka projektów, gdzie może być, prawda, jeżeli będziemy mieć więcej aktorów, na przykład dwa równoległe projekty.